Jeden odbuduje, to dobrze. Idź, Milenka, idź. Pięknie, idziemy, idziemy, idziemy. Na uroczystości z okazji naszego ważnego święta państwowego, a mianowicie odzyskania niepodległości przez Polskę. Bo żeby wszyscy wyrozumiali, bo dzieci są zmęczone i bardzo zdenerwowane, ale za to pięknie wyglądają i się postarają ładnie wystąpić, prawda? Ania. Dzisiaj wielka jest rocznica. 11 listopada, tym co zmarli za ojczynę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to Bogie zawdzięczamy, wolność polską, mowę w szkole, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto i me serce się raduje, gdy obchodzę polskie święto. Co to jest Polska? Pytał Jaś w przedszkolu. Polska to wieś i las, i zboże w polu, i sosa, to pędzi do miasta autobus, i samolot, który leci wysoko nad tobą. Polska to miasto, strumień i rzeka, i komin fabryczny z odymi z daleka, a nawet obłoki, gdy nad nami pną. Polska to także twój roślinny dom, a przedszkole? Tak, przedszkole. I róża w ogrodzie i książka na stole. Piękna jest nasza szkoła i piękna zieleń boiska. Strumień jest piękny i łąka, i woda fala złociste. Maciuś? Piękna jest Warszawa, blasku neonów i okien, i szybki lot odrzutowca, co ginie pod obłokiem. Piękna jest. Piękny jest biały orzeł, piękna jest wielki czerwień, piękna nasza ojczyzno, kochać będziemy cię wiedzieć. Powiewa flaga, jak wiatr się zerwie, a na tej fladze jest wielki czerwień. Czerwień to miłość, jest serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. Znak, czy ty wiesz, jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak. Wiem, odpowiedział Jędrek Pały, to jest znak Polski, orzeł biały. Pięknie,
ulicę. Jak zakłaka się książka, no a polska jest jak książka. Nasze polskie ABC, każde dziecko o nim wie. Wchodzi w głowę, wchodzi w serde jak literka, po literce to raz rewitację, nasze polskie ABC.
ponieważ mamy dzisiaj takiego wielkiego i ważnego gościa, pana żołnierza, pana kapitana Wacława Błaszczyka, to poprosimy, żeby teraz parę zdań do dzieci powiedział. Na początku chcę podziękować pani dyrektor za zaproszenie, bo pierwszy raz jestem zaproszony do przedszkola. Bo jesteśmy zapraszani do szkół, do średnich szkół, no to jest inny kontakt z młodzieżą i tak dalej. Ale naprawdę bardzo dziękuję. Występy wspaniałe były. Dziękuję paniom za przygotowanie i tak dalej. Proszę dla państwa, ponieważ taka liczna rodzina jest wybrana, chciałem państwu powiedzieć, służyłem w armii generała Andersa, służyło nas 60 tysięcy Polaków. Byli sybieracy, byliśmy przesyłani z robót przymusowych z Niemiec i z innych terenów okupowanych. Wojna się skończyła, okazało się, mieliśmy do Polski wrócić umundurowani jako jednostka wojskowa. Wszystko się okazało nieprawda. Proszę państwa, 90% zostało na przymusowej emigracji. Byli to żołnierze z terenów wschodnich, Lwów, Wilno, konfiskaty majątków. Rodzice poumierali, bo mróz do 40-50 stopni, gruźlica. Dzieci to młodsze zostały wydzielone, zostały wywiezione po wojnie do Nowej Zelandii. Jest liczna polska emigracja dzieci nowozelandzkich, a nas kilka tysięcy wróciło do kraju. Proszę państwa, dopiero od roku 90 możemy się pokazać, że służyliśmy na Zachodzie i mamy oznaczenia brytyjskie i chodzimy na uroczystości i państwowe, i kościelne. Dziękuję.